to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Hejka moi drodzy, mamy godzinę 13:30. Jakiś czas temu skończyłam lekcję motory, dzisiaj nie byłam w sumie na tych lekcjach z racji, że po pierwsze mamy już wszystkie oceny wystawione, mam też zachowanie wystawione, więc stwierdziłam, że mogę sobie dłużej pospać i za ten czas montowałam filmik, kąpałam się i teraz słuchajcie, wychodzę z racji, że jadę odebrać mój paszport. Mam nowy paszport, świeżo to wyrobiony, więc trzeba go odebrać i to jest coś nagrywane w pośpiechu, ale mniejsza z tym, z racji, że wychodzimy, ja tylko biorę maseczkę, biorę słuchawki, żel i pomadkę do ust, bo moja mama już na mnie czeka. Pokażę wam jeszcze szybko mój outfit. Uwaga, uwaga. Mam na sobie taką bluzę z działu męskiego, z Pull&Bear'a. Ona jest taka tie-dye i na plecach jest, o, proszę bardzo, motyw Rick and Morty. Do tego mam takie zwykłe czarne spodnie z dziurami, one są z H&M'u. No i takie zakładam zaraz długie skarpetki, biorę torebkę i wychodzę, bo nie chcę się spóźnić, a jeszcze musimy jechać do sklepu wysłać paczki, także... Widzimy się. Hejka, moi drodzy, witam was już z domu. Ja byłam dzisiaj odebrać mój paszport i mam w ogóle taki śmieszny, bo te nowe paszporty... Halo, ostrość. Nowe paszporty są z jakby taką plastikową wkładką w środku, że wyglądające tak jakby przyklejony dowód, coś w tym stylu, ale fajnie, bo w sumie teraz będę mogła latać sobie jakby tylko na tym paszporcie, bo wiecie, te nowe paszporty teraz mają jakby w środku esty. Nie możemy sobie latać do Stanów bez wizy. Co prawda ja mam jeszcze ważną wizę, więc pewnie najpierw ją wykorzystam, bo teraz w ogóle chyba w Stanach będzie tak, że przez najbliższe 2 lata do Stanów będą mogły latać tylko osoby, które mają obywatelstwo albo, albo wizy. Ale no, tak chyba przynajmniej powiedział tam prezydent, ale chyba jeszcze stary prezydent, także nie wiem. Ale dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. Ja miałam przed chwilą robiony test na COVID-a. I słuchajcie, ja się tak stresowałam, ja dzisiaj cały dzień o tym myślałam i cały dzień się tym stresowałam, że po prostu masakra i wiecie, jakby to nie jest nic strasznego, bo to tylko jakby wkładają wam patyczek tylko do gardła i tam jakby z tyłu, ale ja przez cały dzień się stresowałam, mam coś takiego jak emetofobia, to jest jakby taki lęk przed wymiotowaniem i tak dalej, ale to też zależy, raz to mam, raz tego nie mam i no naprawdę ja jestem bardzo dziwną osobą, mam różne jakieś fobie i tego typu, także mega się tym stresowałam i no za mną przyszła kolej mamy. Potem Ola poszła, no i stwierdziłam, dobra, no to ja idę tam. Przyjechał pan do nas prywatnie do domu na 21. Byliśmy umówieni, bo sobie zamówiliśmy prywatnie. Właśnie ja, mój tata, moja mama, mój brat i dziewczyna brata. No i robiliśmy sobie te testy, żeby, wiecie, sprawdzić sobie i w ogóle. No i co? I czekamy teraz na wyniki, które będą jutro. Jeśli chodzi o same uczucia, to może nie jest to jakieś straszne, ale na pewno jest to nieprzyjemne. Nie dałabym sobie tego robić tak cały czas, codziennie albo coś w tym stylu, bo jest to no, nieprzyjemne po prostu. Ale ogólnie to ja jestem właśnie tą osobą, której ja mam tą emetofobię. I się tak obstrałam, bo pan mi włożył jakby tego... Wiem, to będzie obrzydliwe, jeżeli macie jakieś takie drażliwe tematy, to przewincie sobie. Ale pan mi włożył tego patyka i od razu co pierwsze, co to ja miałam wrażenie, że się zaraz, nie wiem, pożygam. Taki lekki odruch wymiotny miałam, że po prostu, no nie, nawet nie odruch wymiotny, bardziej się przestraszyłam niż jakby odruch wymiotny. No i się odsunęłam i pani wyciągnął tego patyka, no ale okazało się, że trzeba będzie go włożyć jeszcze raz. No to ja oczywiście się cała poryczałam i w ogóle dramat po prostu, jest mi teraz tak głupio, że takie coś się tak poryczałam, ale mniejsza z tym. No i potem pan włożył mi jeszcze raz tego patyka. Podsumowując, nie jest to przyjemne, ale da się przeżyć. Także chociaż tyle, ale oczywiście teraz już mnie głowa boli, brzuch mnie boli, cały dzień po prostu, cały dzień. Praktycznie bez przerwy myślałam o tych testach i tak się nimi stresowałam. No po prostu hit. A teraz sobie robię kanapki, bo nawet za dużo dzisiaj nie zjadłam. Na śniadanie praktycznie nic nie zjadłam. Zrobiłam sobie płatki z mlekiem, ale koniec końców nawet pół nie zjadłam. Także no, potem wstąpiłam do maka, ale mnie po tym maku brzuch bolał. Zjadłam sobie nuggetsy i frytki i w sumie to tyle. I potem mnie brzuch bolał, więc żałowałam, że zjadłam. No to teraz robię sobie na kolację kanapki.
Aż 3. Rodzice kupili świeżutki chleb, żytnik. W ogóle dajcie znać w komentarzu, jaki jest wasz ulubione danie świąteczne. Ja najbardziej lubię tak, o, mojej mamy groch z kapustą, jest najlepszy na świecie. Mojej mamy bigos. Mojej mamy albo babci, bo obydwie robią bardzo dobre sałatki jarzynowe. Co tam jeszcze? O kurde. Uszka mojej cioci też są bardzo dobre, bo w tym roku moja ciocia robi uszka. Kurde, ale syf zrobiłam. Dobra, zaraz posprzątam. Jedyną rzeczą, za którą nie przepadam, to jest kutia. Wydaje mi się, że większość osób za tym nie przepada, ale oczywiście babciu, jeżeli to oglądasz, w tym roku również zjem, bo robisz bardzo dobrą, ale ja po prostu za tym nie przepadam, ale ogólnie robisz bardzo dobrą. Także zjem na 100%, bo ja ogólnie nie wiem, ale lubię w Wigilię spróbować sobie wszystkie dania. Nawet jeśli nie lubię, lubię, ale lubię po prostu spróbować sobie z każdym rokiem każde danie, żeby po prostu sprawdzać, jak mi się bardzo to zmienia. Okej, ja wiem, że wy mnie teraz uznacie za największego grubasa na świecie, ale ja jestem głodna, naprawdę. Mam tutaj kanapkę z pasztetem, z szynką dojrzewającą, majonezem, z serem i papryką. Tutaj mam witaminę C. I tutaj jeszcze mam dodatkowy talerz z przekąskami. Tutaj jest ser... jak on się nazywał ten ser? Na B. Sorry, na G. Grurier. Tutaj mamy boczek taki też, wiecie, wędzony i paprykę, no i do sera dżem. Także sorry, ja wiem, wygląda tak, jakbym była największym grubasem na świecie. Ale nie jestem, jestem po prostu głodna. Okej, a więc zjadłam przed chwilą i właśnie mi się przypomniało, że nie otwierałam dzisiaj jeszcze kalendarzy adwentowych, a więc czas to zrobić. Dzisiaj mamy 21, a więc otwieramy również kalendarze, wiecie, te takie dodatkowe, które mają 12 okienek. I dzisiaj w ogóle chyba jest już przedostatnie okienko, dokładnie tak. Za 2 dni, 23, w mojej imieniu będziemy otwierać ostatnie. I tym razem mamy skarpetki z Ministerstwa Magii. I chyba najlepsze, jakie do tej pory były. Mega fajne, że mają właśnie tutaj u góry napis, także wiecie, że będzie wystawać z butów. To jest super. Świeczka i dziś znów, uwaga, uwaga, ale się rozwala ten kalendarz. Dzisiaj znów podgrzewacz i tym razem biały. O, pachnie mega delikatnie i prawie nie czuć zapachu. Tak mega dosłownie, tak delikatnie praniem. I teraz normalne okienko, czyli 21. O, proszę bardzo, dzisiaj mamy te malutkie dwie połówki. Misiu i bałwan. Toblerone 21 mamy tutaj. I jest to tym razem orzechowa wersja. 21 okienko w Milce. I dzisiaj mamy tą taką klasyczną fioletowo-białą, tylko że tutaj jest czekoladowa, ale ogólnie jest fioletowo-biała krowa z Milki. Szamiemy. Litter Sport. Dzisiaj mamy jakieś czerwone. I jest to mus czekoladowy. Rituals, 21 dzisiaj tutaj na dole. I mamy znowu jakąś piankę, którą, uwaga, znowu muszę wyciągnąć nożyczkami. Znowu jest to ta wersja samurajska, czyli chyba męska, chociaż nie wiem w sumie, ale wydaje mi się, że męska. Jest to tym razem Lotus en Jujube. Nie mam pojęcia, co to jest Jujube. Jujub, nie wiem. Okej. Okay. Tym razem nie jest to od razu jakby w piance, tylko to się tam... O matko, Jezu, czemu te wszystkie kosmetyki muszą tak ładnie pachnieć? Okej, okay. Teraz lecimy z Sephorą i dzisiaj jakieś duże, ale takie płatki pod oczy od firmy Patchology, Mood Patch, coś takiego. Ale... płatki pod oczy z cannabis, czyli z CBD, tak? Tak, dokładnie tak, z CBD. Okej, okay, no to no tak średnio, nie lubię takich rzeczy, ale może być. Może ktoś z was będzie miał okazję wygrać płatki pod oczy z CBD. Okej, okay, a więc jest 12:30 i czas na moją wieczorną pielęgnację.
Aro pije wodę, ale mamy, słuchajcie, godzinę 12:55. Nie wiem, czy to się wczyta. O, proszę bardzo, otwórz, mamy godzinę 12:55. Ja przeczytam sobie jeszcze tak może z rozdziału, dwa rozdziały książki. Aktualnie czytam Gwiazd naszych wina, także bardzo fajnie i wydaje mi się, że czas zakończyć tego vlogmasa. Ostrość nie chcę złapać, więc my się żegnamy. Do zobaczenia i cześć!